Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć teraz, na czym polega narzędzie, czy też jak działa narzędzie Loopcut Tool. Otóż jest to narzędzie, które działa w trybie edycji i służy do rozcinania ścian oraz krawędzi. Dodam sobie teraz Cube'a i w trybie edycji przyjrzymy się, jak działa tzw. Loopcut Tool. Aby włączyć to narzędzie, należy nacisnąć klawisze Ctrl-R. Naciskam Ctrl-R, pozornie nic się nie dzieje, ale teraz przesuwając mysz nad jedną z krawędzi, mogę jakby przełączyć blendera w tryb pokazywania ewentualnej linii cięcia. Cięcie zawsze odbywa się na środku krawędzi, przynajmniej w tym trybie podglądu, ale widzę wyraźnie, że mogę pociąć kostkę w postaci takiej pętli z nowych wstawionych krawędzi. A więc jeżeli kliknę teraz lewy klawisz myszy, akceptuję akurat ten zestaw krawędzi do rozcięcia i jestem nadal w trybie rozcinania, z tym, że teraz wybieram już w którym miejscu mam krawędzie, że tak naprawdę powiem, rozciąć. Jeżeli wcisnę klawisz Ctrl, mogę ustawić się na przykład w pewnym, powiedzmy sobie, odstępie od brzegu i mam na samym dole na pasku stanu pokazany Edge Slide. To jest Edge Slide względem tego środka liczony, a więc na pozycji minus 0,9, to jest mniej więcej 90% od połowy rozcięcie w pobliżu krawędzi. Klikam lewym klawiszem, aby zaakceptować. Następny raz Ctrl-R. Ponawiam operację, lewym klikiem wybieram sobie na przykład to położenie i znowuż lewym klikiem akceptuję. A więc zasada przy Loopcut Tool jest taka, że Ctrl-R włącza tryb wyszukiwania miejsca do rozcięcia, a następnie lewym klawiszem potwierdzam to rozcięcie i ustawiam je w określonym miejscu. Jeżeli wcisnę Escape w tym momencie, wtedy kiedy już jest to cięcie zrobione, tylko szukam jeszcze, w którym miejscu ma być zrobione, zostaje w środku. OK, nacisnąłem Escape, zostałem w środku, a więc szybki sposób cięcia to jest po prostu Ctrl-R, lewy klik, Escape. Ponieważ teraz tych pociętych ścian mam coraz więcej, widać, że za chwilkę będę mógł rozcinać swojego mesha jeszcze głębiej. I zobaczmy teraz, jak to wygląda. Mam teraz więcej krawędzi, po których mogę szukać rozcięć. No i wszędzie, gdzie przesunę mysz, znajduje się jakaś linia gotowa do rozcięcia. Wyjdę Escape'em z tego trybu, nie chcę rozcinać. Usunę teraz ze środkowej ściany wierzchołek, tworząc taką dziurę. Jeżeli powstanie mi taka dziura, no to w tym momencie narzędzie do rozcinania nie będzie wiedziało tak naprawdę, jak przejść przez tą dziurę i po prostu w tym miejscu się zakończy. Widać, że propozycja rozcinanych krawędzi nie sięga przez dziurę. OK? Istnieje także jeszcze jedna rzecz, którą warto wiedzieć, mianowicie w trybie wybierania krawędzi do cięcia po wciśnięciu Ctrl-R mogę również pokręcić kółkiem myszy, zwiększając ilość rozcięć, które zostaną zrobione. Po lewym kliku te rozcięcia rzeczywiście zostają wstawione i wtedy mam bardzo ładnie i elegancko pociętego mesza. Natomiast w tym trybie, jeżeli już kliknę, nie działa przesuwanie krawędzi. Gdybym chciał te krawędzie przesunąć, na przykład tak, żeby rozcięły mi fragment górny tego mesza w pionie, no to mogę teraz włączyć tylko skalowanie. Nacisnąć Z, aby zafiksować krawędzie do osi i je rozciągnąć tak, aby rozcięcie było bliskie bardzo, powiedzmy sobie, płaszczyźnie górnej i połowie mesza. OK? Tak działa narzędzie, które nazywa się Loopcut Tool. Dziękuję za uwagę.